Jestem w Katowicach na ulicy Kościuszki. Przejeżdżam teraz nad autostradą A4. Po mojej lewej stronie dawna Alma. I po minięciu właśnie tutaj wjazdu na Almę, aby nie było żadnych wątpliwości, dostaję polecenie, aby na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Czyli pojedziemy sobie do autostrady A4, tutaj przez ulicę Ceglaną oraz Wita Stwosza. Powiem szczerze, sam jestem ciekaw, czy już tutaj jest przejezdnie, czy może jeszcze prowadzone są jakieś prace na drodze. Co do samego skrzyżowania Kościuszki z Ceglaną, jak widzimy, dwa pasy ruchu, z czego pas lewy, ten na którym ja jestem, przeznaczony zarówno do jazdy na wprost, jak i do skrętu w lewo. Oczywiście sygnalizatory kierunkowe, czyli sygnalizatory bezkolizyjne. Przypominam, w kierunku, w którym będziemy jechać przy takim sygnalizatorze, nie następuje kolizyjność ruchu z żadnym innym uczestnikiem ruchu. Czyli stoją zarówno pojazdy sprzeciwka, stoją tramwaje, jak i ruch zatrzymany mają piesi. Oczywiście nie zwalnia mnie to z obowiązku upewnienia się co do możliwości jazdy. Jak widzieliśmy, znajdujemy się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę, czyli kolejne miejsce, gdzie jest ta strefa tempo 30, zwiększona strefa tempo 30, ciąg ulicy Ceglanej, jak widzimy, powstały tutaj parkingi. Kto wie, może na egzaminie będziecie mieli okazję, jeżdżąc w Katowicach, czy tutaj parkować równolegle, czy może też skośnie. No i skrzyżowanie z Wita Stwosza, ruch okrężny, widzimy malutkie rondko, no większego, powiem szczerze, miejsca tutaj za wiele nie ma, aby było większe, choć no można było, myślę, spokojnie tutaj nad tym pomyśleć. Tutaj również parkingi, także fajnie, fajnie, że przede wszystkim w okolicy szpitala o tym pomyślano. I na najbliższym skrzyżowaniu będę oczywiście skręcał. W prawo do autostrady A4.